protestują. Jeśli Kaczyński nie ustąpi, naród go wymieni. Protest rolników w Warszawie. Demonstranci zebrali się na stołecznym.pl. Zawiszy. Przyjechali do Warszawy, by protestować przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wcześniej, na znak solidarności z rolnikami, taksówkarze zablokowali m.in. Aleje Jerozolimskie. Wśród zgromadzonych są członkowie i sympatycy m.in. Agrounii, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, PSL. Protestujące mają ze sobą biało-czerwone flagi, transparenty z logiem Agrounii, a także z hasłami m.in. Nie dla pięć Kaczyńskiego, chcemy hodować w spokoju, ani Stalin, ani Lenin nie wymyślił co PiS zmienił. Przewodniczący OPZRiR Sławomir Izdebski w rozmowie z PAP przed rozpoczęciem protestu powiedział, że rolnicy domagają się odrzucenia w całości przepisów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych. Podkreślił, że nie może tak być, że zwierzęta są ważniejsze od ludzi. Ta ustawa jest antyludzka. Trzeba ją w całości odrzucić, oznajmił Izdebski. Zapowiedział, że rolnicy będą protestowali do skutku. Jeżeli Kaczyński nie ustąpi, to naród go wymieni. Naród ma najwyższą władzę, powiedział. W jego ocenie rząd, upierając się przy nowelizacji przepisów o ochronie zwierząt, doprowadzi do rewolucji, która go zmiecie. Wśród protestujących jest także Paweł Tanajno. Powiedział PAP, że Agrounia wspierała majowe protesty przedsiębiorców, dlatego też przedsiębiorcy włączają się w akcję protestacyjną rolników. Protestujemy, bo podobnie jak oni uważamy, że PiS prowadzi politykę zamierzającą do unicestwienia polskiego rolnictwa oraz tysięcy mniejszych i większych firm, powiedział. W trakcie protestu policja rozdzielała grupy protestujących rolników. W pandemii obowiązuje zasada, że jedno zgromadzenie od drugiego musi być oddalone o 100 metrów, przypomina Radio Z. W trakcie protestu przemawiała m.in. była posłanka Renata Beger. Oni myślą, że my jesteśmy głupcami. Minister Puda zamienił się z głupkiem na rozum. Premier więcej wie o rolnictwie niż minister rolnictwa. On myśli, że jak powie, że dostaniemy pieniądze, to my w to uwierzymy. Nie dostaniemy, mówiła Beger. Będzie nas ciągle więcej i więcej. Jak nie zaczną z nami rozmawiać, to zablokujemy Kaczyńskiego w domu. Kota odbierzemy i żadna policja nam w tym nie przeszkodzi, dodała. Władysław Kosiniak-Kamysz PSL, zwracając się do rolników, wezwał ich do jedności i wsparcia w pracach nad nowelizacją ustawy. Przypomniał, że jeden z senatorów PSL złożył wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Głos zabrali również Janusz Korwin-Mikke i Krzysztof Bosak Konfederacja. Korwin-Mikke, zwracając się do zebranych, podkreślił, że zwierzęta nie mają żadnych praw i stanowią własność rolników. Oskarżył organizacje ekologiczne o ekofaszyzm i o to, że ich głównym celem jest zarabianie pieniędzy, a nie ochrona zwierząt. Z kolei w ocenie Krzysztofa Bosaka nowelizacji ustawy nie da się poprawić i trzeba ją napisać na nowo. Taksówkarze zablokowali ulicę, na znak solidarności z rolnikami. Taksówkarze zablokowali tunel przy Dworcu Zachodnim oraz Aleje Jerozolimskie. Też walczą o przetrwanie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, napisała na Facebooku Agrounia. Wpis opatrzono zdjęciami, na których widać sznur taksówek blokujących wszystkie pasy ruchu. Na samochodach zatknięte były biało-czerwone flagi. Widać było dym z odpalonych rac. W kolejnym wpisie na profilu Agrounii zamieszczono film, na którym widać jadące autobusy. Rolnicy w drodze na protest. Setki autokarów właśnie wjeżdża do Warszawy, napisano. Policja wykorzystuje nowy śmigłowiec w związku z protestami rolników odbywającymi się w centrum Warszawy. Policja poinformowała o wyłączeniu z ruchu pojazdów w odcinku niektórych ulic. Nieprzejezdny jest odcinek Aleja Jerozolimskich od ulica Chałubińskiego do placu Zawiszy oraz odcinek ulica Raszyńskiej od ulica Filtrowej do placu Zawiszy. Kolejne wyłączenia z ruchu pojazdów mają miejsce na ulicy Grójeckiej od ulica Niemcewicza do placu Zawiszy,
Towarowej od Prostej Kasprzaka do Placu Zawiszy i Koszykowej od ulica Lindleya do ulica Raszyńskiej. Jak poinformował nadkomisarz Sylwester Marczak, w trakcie zabezpieczenia zgromadzeń wykorzystywany jest m.in. policyjny śmigłowiec Bell. Funkcjonariusze dzięki niemu kontrolują płynność ruchu oraz bezpieczeństwo na ulicach Warszawy. Rolnicy zapowiadali blokadę, jak przekazywał podczas poniedziałkowej konferencji przewodniczący OPZZR Sławomir Izdebski. Rolnicy przygotowali apel do parlamentarzystów, a w szczególności senatorów. Jeżeli się okaże, że Izba Wyższa polskiego parlamentu również podniesie swoją rękę na polskich chłopów, na polskich rolników, to w najbliższym czasie Polska zostanie sparaliżowana. Dotrzemy do każdego posła, dotrzemy do każdego senatora, zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy, mówił. Z kolei lider Agrounii Michał Kołodziejczak zapowiedział, że we wtorek w stolicy spodziewa się na proteście co najmniej kilkudziesięciu tysięcy rolników. Jak podał, mają oni przejść z placu Zawiszy pod budynek Sejmu i Senatu, przechodząc obok budynku Ministerstwa Rolnictwa przy ulicy Wspólnej. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, wywołuje protesty rolników i hodowców. Uchwaloną we wrześniu nowelizacją, której projekt złożyli posłowie PiS, zajmują się obecnie senackie komisje. We wtorek nowelizację ustawy na posiedzeniu plenarnym rozpatruje Senat. Protest rolników. Zmiany w ruchu, jak przekazał stołeczny ratusz, we wtorek w centrum Warszawy odbywa się kilkanaście zgromadzeń publicznych i przemarszów. W związku z tym spodziewane są zmiany w ruchu oraz kursowaniu autobusów i tramwajów warszawskiego transportu publicznego. Objazdy będą zmieniały się wraz z przemieszczaniem się uczestników zgromadzeń. Pasażerowie mogą spodziewać się zmian tras linii tramwajowych 1, 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35 oraz autobusowych E2, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 157, 158, 159, 166, 171, 174, 175, 180, 195, 200, 222, 501, 502, 503, 504, 507, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522 i 525.